Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexo i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy Wiedźmin 3 Dziki Dogon edycja gry roku z modami. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj w Oxenfurcie po nieudanych próbach wykonania pewnego zadania bardzo wkurwiającego. Skończyliśmy tutaj w mieszkaniu brata tamtego gościa, który pomagał uciekać dla Tamary i dla Anny. No i generalnie jesteśmy właśnie w tym mieszkaniu i sobie jeszcze tylko chciałbym pozbierać wszystko, co tutaj jest. Oczywiście chodzi tu o obgrabienie wszystkiego. Mamy też jakieś kartki, tajemniczy list. Wszystko już przygotowane, czekam tylko na ciebie. Kiedy odpowiedziałem komendantowi o twoim zaangażowaniu i zapale, bez wahania zgodzić się przyjąć nasze szeregi. Aha! No właśnie, czyli już leci z łowcami na poszukiwania i chyba sama została łowcą czarownic. No to się chyba niezbyt polubimy. Czy możemy wejść na piętro? Czy tutaj coś ciekawego będzie? W sumie nigdy nie sprawdzałem, to jest zawsze ciekawe. Włókna Han. Zobaczmy. Tu pewnie będzie zamknięte. Dobrze myślę? Nie dobrze myślę, o proszę. No wiecie, tutaj mogą być cenne rzeczy w sumie poukrywane, ale widzę, że same chyba pierdoły. Tak na razie, jakieś też książki, ale no, kubki to mnie raczej nie interesują. W sumie nie wiem, po co ja to w ogóle zbieram. A mamy też tego gościa, siema. Chłop, aha, to niezły chłop, ale mieszkanie to ma niezłe jak na chłopa. Naprawdę. I wszędzie ma książki, zrób to sam, to... ciekawie. I wszędzie kubki. Ziombel. Nie wiem, tu chyba... O, no i już było warto, bo mamy narzędzie do ostrzenia. No dobra, to było warto zdecydowanie tutaj przyjść. Jakieś tam książki, miecz na czarownicy, zaraz sobie może wszystko poczytamy. Te świeczniki, może będzie można coś przerobić. Perły jakieś tam tutaj, dobra, przelećmy to sobie wszystko. Tutaj. Zardzewiały nóż do chleba, bardzo się nam przyda. I jeszcze jakaś książka. Tu są, bajkowa kraina. No dobra, okej. To chyba tyle. Patrz, nawet taką balę ma. No i to hop jest? Że to jest niby hop? Nie uwierzę, że to hop. No nic, dobra. W takim razie zostawiamy hopa w spokoju. Idziemy na dół. No i wychodzimy już stąd, tak jakby. Nic tu więcej chyba nie ma. Te drzwi są nieużywalne, że tak powiem. No i dobra. W takim razie, co teraz? Teraz idziemy pozwiedzać Oxenfurt, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Tak więc popatrzymy sobie tutaj handlarzy, może jakieś questy się jeszcze po drodze znajdą. Chyba te, które tutaj poprzyjmowałem, to raczej są na wyższy level, niż jeśli teraz mamy. Zaproszenie od Keirymy trzeba będzie w ogóle zrobić, ale tak to widzę, nic za bardzo nie mamy. Zlecenia, skrzekacz, ale to gdzieś Velen, chyba nie tutaj. Pijak z Oxenfurt, no właśnie, to są wysokie, wysokie levele, także nie. Na razie sobie w takim razie to darujemy. No i zobaczmy, może chodźmy do karczmy. O, bo tu możemy ze Stjepanem pograć w Gwinta. I to jest fajny pomysł, to właśnie od tego zaczniemy. O, ktoś tu mnie zna. A trochę jakiś zwykły NPC, tak. Dobra, to zwykłych NPC-ów to tam nie chcemy za bardzo. Dzień dobry. Ty jesteś Stjepan? Chyba tak. Nietrzeźwych gołowąsów, woźnych i żaków z bursy filozofów nie obsługujemy. A wyglądam ci na kogokolwiek z listy? Zawsze warto się upewnić, żeby wszystko było jasne. A co takiego zrobili ci żacy z... Nie mówmy o tym, dobrze? Co podać? Aha, okej, okay, no dobra. No to zagrajmy w Gwinta. Grywasz w Gwinta? Nie z byle kim. I zawsze o dodatkową stawkę. Z tobą mógłbym zagrać. Zgoda. Zagram na twoich warunkach. No dobra, jestem ciekawy, czy mi się uda w ogóle to dobrze zagrać, że tak powiem. No, w talii nic nam się nie zmienia, tak więc po prostu grajmy. Dowódca przeciwnika zablokował zdolność twojej karty dowódcy. To niedobrze. To bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. No ciebie wywalimy. I wywalimy... ciebie. Okej. Okay. No mamy od cholery tych dystansowych. No dobra, okej, okay, zobaczymy. Szkoda, że nam się szpiedzy nie trafili. Majaskra. Okej. Okay. No ja zrzucę tego Siegfrieda z Denel. No i to sobie rzucę, myślę. Oj, Skialen. Proszę bardzo. Ale ja bym sobie tego Skalena wziął chyba do talii. Albo sobie będę mógł go przywrócić. To może tak zróbmy.
Spasujmy. W takim razie. I już wiem, jak zrobimy. Przywrócimy go sobie medykiem. O, albo nawet Waltera Derrido. No, spoko. Tak będzie myślał. Jezu, ile on ma tych szpiegów. Boże, co na trzaska kart. I, o Jezu, jeszcze mi zbije tego. No dobra, okej, ma 14. Ale jest remis. A, tylko dzięki Nilfgaardowi i remis jest jego wygraną. No, szkoda trochę. Trudno. Może mi się teraz trafi od cholery szpiegów. Aha, przeciwnik spasował. Dobra, to Waltera Derrido weźmiemy. Chociaż nie, bo wtedy nie będę mógł jej wziąć jeszcze raz. No to w takim razie trebusz jakiś tam, niech będzie. Nie lubię, kiedy to przeciwnik ma nade mną sporą przewagę kart. To nigdy nie jest dobre. Żeby mi się teraz od cholery szpiegów trafiło. Tak jest, dobra, bardzo ładnie. Zaczynamy zabawę teraz my. Wrzucanie szpiegów. O, jak się jeszcze dobrze dobrało. Nice. Wsparcie uczników. On też sobie przywróci. Co ciekawe, nie przywrócił sobie Jaskra, co jest dziwne, bo ja bym to zdecydowanie zrobił. Walter Derrido. Żeby mu jak najmniej punktów dać. No i dobra, nice. Spoko mamy. On też rzuci jeszcze tego Waltera. No to ja też pewnie rzucę jeszcze raz go. Jak on tylko rzuci, weźmiemy sobie też manekin. Boże, ale będziemy mieli kart jak lodu. O Jezu, o Boże, my tu się szpiegów narzucamy. Wow. To niezła, niezła akcja będzie. Jeszcze ma Yennefer, no to sobie Jaskra też weźmie. On będzie miał też sporo punktów, kurde. No, to będzie ciekawa rozgrywka, bo będzie bardzo, bardzo wyrównana. Zdecydowanie. On ma trochę tych szpiegów gorszych, chyba. Sira War Anahit. Okej. Okay. Weźmy sobie to. Brygada Impera. Tak więc my rzucamy trebusz. Potem następną balistę. Na razie wygrywamy. Mamy więcej punktów. Ojej, to zaboli. Ała. No dobra, okej. Okay. Ten Julian Alfred Pankrat, wicehrabia Deltenhove, robi mu robotę. Cynthia. Dzień dobry, pani. Dobra. I teraz rzucę Waltera Derrido. I teraz pytanie, jak ja chcę zrobić, bo mogę sobie też coś przywrócić z cmentarza. Ojejku, nie spasuj. Przybliż R2. No nie, nie opłaca mi się to. Wolę zrobić tak. I tego Waltera zabrać. Okej. Okay. Rayfrian, czy jakoś tak. Nie znam człowieka, szczerze. Dobra, lecą buffy. Tu mi jeszcze on da penisa z tenisa. Ja mu dam w takim razie Waltera. Kurde, Walter będzie miał aż 8. No i tak sobie mi się dobrało, ale dobra. Vesemira ma. Oj, to będzie takie wyrównane. No, to już zobaczymy, nie wiem. Spasował, serio? To było bardzo głupie zagranie ze strony bota. Chyba, że miał takie dupy karty, ale ja chyba tak samymi... Patrzcie na remis, wow. To niezła akcja. Okej, okay, dobra, udało się. W sumie nie było aż tak trudno. Ciekawy jestem, co mi da. Nie lubię przegrywać, ale to nie znaczy, że nie umiem. Karta i nagroda należą do ciebie. Jesteś starym graczem, to pewnie wiesz, gdzie można znaleźć jakieś ciekawe karty. W Nowigradzie u karczmarza Oliwiera. Grywa, chociaż do mnie to mu jeszcze daleko. Lepszym od niego graczem jest szynkarz z karczmy na rozstajach, Velen. No proszę, oj, dostaliśmy Yennefer. Okej, okay, spoko. Partyjki z karczmarzami. Wygraj unikatową kartę od Oliwiera, wygraj unikatową kartę od karczmarza z karczmy na rozstajach. Pójdziemy pewnie do karczmy na rozstajach, ale na razie sobie jeszcze zobaczmy, kogo my tu mamy w tym Nowigradzie. Tutaj kogoś mamy, to jest chyba pan zbrojmistrz, także pogadajmy z nim. Witaj, no proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to, mam zamówienie od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło? Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o partnerstwie. No, o czym innym?
Znaczy miałbym, na pewno możemy zagrać w Gwinta, ale zobaczmy co tam masz. Pokaż mi swoje towary. Coś ci mogę sprzedać, to ci mogę sprzedać. A sprzedamy, czemu nie? Nie potrzeba mi generalnie. Coś jeszcze mogę ci posprzedawać? Stąd to raczej nic, stąd to raczej też nic, mogę coś tam dla płotki. Nie wiem czy ja jej to założyłem, także no nie ten. Inne możemy posprzedawać. No spoko, ale to raczej nie. Aha, tu możemy rozebrać na części, to też nie. Raczej kupować od niego nic nie chcę, także dzięki za to. Zagrajmy w Gwinta, jak już tak gramy. W sumie czemu nie? Zagrajmy w karty, może być Gwint. No dobra, to zagramy. Wrzucimy sobie na pewno do talii Yennefer. Czy kogoś zamiast niej wyrzucimy? No, a w sumie możemy wyrzucić Sabrinę. Chociaż mamy 27 kart w talii, to i tak nie jest. Ale dobra, sorry Sabrina, wyratujesz, ale im mniej kart, tym lepiej, bo jest większa szansa, że wypadną te lepsze. Dobra, mamy Penisa z Tenisa. Dobra, to nie chcemy jednego Komandosa i nie chcemy Rębacza jednego. Okej. Okay. Zaczniemy od Penisa z Tenisa oczywiście. Okej, okay, ona tam widzę, ta, jak ona się nazywa. Nie pamiętam, jak się nazywa ta bohaterka, w każdym razie karta u dowódcy sobie... ma ta karta dowódcy przeciwnika ma taką umiejętność, że można mieć jedną kartę więcej na początku. W sumie nic ciekawego tak naprawdę. Dobra, rzućmy tych tutaj strzelających, myślę. Idę. No to będziemy mieli po tyle samo punktów. Okej. Okay. Jorvet. No to jak Jorvet, no muszę. Przepraszam, ale muszę. Vernon Roche. Vernon Roche i Jorvet. Proszę bardzo, ciekawe kombo się tutaj z tego nam stworzyło. No właśnie, nie ma tego książę Penisa. Z Tenisa. Penisa. Dobra, no to jak Penis poleciał, no to my już spasujemy w takim razie. Może Penisa uda się mu tam przywrócić w jakiś sposób. I będzie miał niestety więcej punktów, a szkoda. No ale mam po tyle samo kart, także nie ma problemu. Czy ziombel spasuje? Pewnie tak. Zobaczmy. Nie spasował i wezwał sobie herwenckie wsparcie, czy jak tam się zowie. I miał tylko jedną kartę na ręce, także no dużo mu to dało. Dało mu to na tyle dużo, że ja muszę rzucić w ten sposób. Ojojoj, trochę mu to grę zrobiło, nie powiem. Jak rzucę 8, to będziemy mieli ile? 14, jeden za mało. No nie, no to muszę rzucić tak i tak. Okej. Okay. I serio 15 mi wychodzi. Fuck. No to już możemy to uznać za moją przegraną. Za dużo tu punktów poleciało. Za dużo kart. Niedobrze, musimy mieć szpiegów. No nie, ale nie teraz. Ajajaj, coś czuję, że to przegram niestety. 10 orenów stracę. Stracę 10 orenów, niedobrze. To bardzo niedobrze. No cóż, trudno. Coś, no moja matematyka źle poszła. Niestety. Jeszcze mam Ilwę, Boże. No ja nie mam szans, no. Nie wiem, no Harzen już kart nie ma, ulewny deszcz. No to już w ogóle kaplica. Jeju. Seriously? No nie. Chyba, że on już nie ma kart, to wtedy wygram. Ale ma. Sobie jeszcze coś przywróci. To coś mocnego, no właśnie. Nie. Niestety. Cholera. Jeszcze jednego medyka miał. O mój Boże, ale mi się nie fartnęło, naprawdę. Takiego pecha miałem. No nic, poddamy to, no bo nie mam co zrobić tutaj tak naprawdę. No jak pech to pech, dobra, trudno, nie będę z nim grał rewanżu. Straciliśmy niestety 10 orenów, trochę słabo. Dobra, czy mamy tutaj picie? Mamy tutaj picie, to się napijmy od razu. No i chodźmy stąd, bo mi się nie podoba to miejsce, przez tą przegraną. Nie wiem, tu mamy też jeszcze jakiegoś handlarza. To z nim pogadajmy w takim razie. Szanownego pana, mam wszystko. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro.
Może już Gwinta nie będziemy grać aż tyle, bo się zaraz zrobi z tego odcinek Gwinta, także zobaczmy tylko, co ma na sprzedaż. Obejrzę. Może coś wybiorę. No to zobaczmy. Aha, dobra, tutaj to będzie potrzebne do jednego questa, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, chyba nie mamy tutaj za bardzo czego szukać. Także walić to, dzięki. W takim razie. Bywaj. I tu chyba mamy jeszcze tylko miecznika, tak więc i z nim zagadajmy i na tym... A nie, tu mamy wzmocnienia, to mnie nie obchodzi zbytnio. No dobra, to w sumie chyba możemy z tego Oxenfurtu spadać, nie wiem czy tutaj mamy coś jeszcze ciekawego. Gdzieś tu jeszcze powinien być kowal. Ale szczerze nie wiem gdzie. Dobra, trudno. Skoro nie wiem gdzie, no to będę chyba stąd uciekał. Wydaje mi się. Możemy iść tutaj i myślę, że to nie jest głupi pomysł. Ja bym sobie jeszcze poznajdywał jakieś dodatkowe punkty szybkiej podróży. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinien być jeszcze jeden punkt szybkiej podróży w mieście. O, właśnie, mamy tego. Mamy tego kowala, o którym mówiłem. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim jeszcze, zobaczmy. Do wszystkich przyszli. Ha, klient! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wątpię, że mnie coś zainteresuje, dokładnie. Także dzięki, ale bywaj. Przynajmniej wiem, że tutaj na pewno jest. Bywaj. No to w takim razie jeszcze obejdziemy to sobie jakoś. Jeżeli tutaj nie będzie żadnego drugiego punktu szybkiej podróży, co jest dosyć dziwne, no to użyjemy tego tutaj. Tam mamy miasteczko akademickie po drugiej stronie mostu, ale tam nie będziemy iść, bo mi się nie chce za bardzo. Tak więc chodźmy, użyjmy tego punktu szybkiej podróży. I udajmy się wygrać od karczmarza kartę w karczmie na rozstajach. W takim razie. Zrobimy trochę tego odcinka Gwinta jednak. Nie wrócimy chyba do barona. Chociaż może jeszcze zobaczymy, jak nam tutaj szybko pójdzie, to wrócimy jeszcze do barona. Zjedzmy też coś. No i chodźmy, pogadajmy z karczmarzem. Tylko gdzie on jest? Okej, no tutaj, tu właśnie czasami jest taki błąd, że tego karczmarza nie ma, się nie pojawia. Tu w ogóle też mamy walkę. O, proszę. Dobra, tak więc musimy zrobić tak, żeby tutaj się pojawił pan karczmarz. Szczerze to nie wiem, co mamy zrobić. Wydaje mi się, że wystarczy się przemedytować, tak więc przemedytujmy się chwilę. Już nie wiem, czy on tak się pojawi. Bo możliwe, że się tak nie pojawi. W normalnej grze, jakbym się przemedytował, to by się na pewno pojawił. A tutaj może być z tym problem. Dobra, okej, tak żebyśmy byli w miarę wypoczęci. Co prawda noc jest, ale to nic. Chodźmy do karczmy w takim razie na noc. Tym bardziej, że deszcz pada. Czy jest już tutaj pan karczmarz? Jest, pojawił się. Dobra, to pogadajmy z nim. Witajcie. Powiadają, że grywasz w karty. Słusznie powiadają. Czasy ciężkie, a rzadka karta to lokata kapitału. Zagramy? No zagramy, jak już ci zaproponowałem, to raczej grać chcę. Grajmy. Talii nic nie zmieniamy, lecimy. Byle do przodu. Ma Nilfgaardę. Nilfgaardy, jak to ciekawie powiedziałem. No dobra, czyste niebo walić. I sorry West, ale ciebie też. O, Dijkstra, bardzo dobrze. No to lecimy od Dijkstry, zaczniemy. Najwyżej mi go odda, nie będzie problemu. No trochę słabo się dobrało, ale to nic. Obejrzeć losowe karty. To chyba botowi nic zbytnio nie daje. Bo w sumie bot i tak wie. Ciężko, żeby nie wiedział. W sensie, że komputer wie, może bot nie, ale no wiecie, o co mi chodzi. Dobra tam. Chcę rzucać, no to rzucajmy na razie. Może nam jeszcze tego Dijkstra odda. Fajnie by było. Okej. Dobra, ja chyba spasuję. W takim razie. Nie ma co tu już, myślę, rzucać. Wszystko mam praktycznie do jednego rzędu, a Vernona może na później. Bo Verno to aż 10 pewnych punktów, których się nie da w żaden sposób zbić ani zmienić, także powinno być spoko. Przeciwnik spasował. No dobra, no to rzucimy w takim razie to. Okej.
Liczę na to, że będę mógł sobie przywrócić. Będę mógł. No i zajebiście, o to chodziło. No dobra, to tam lecimy. Może od Verdona Rosha, a co tam? Co się będę ograniczał? Zaczniemy z grubej rury. W takim razie. Geralt z Rivi, też ciekawa karta. Naprawdę ciekawa karta. No dobra. To rzucamy teraz wszystko na... Jej, jeszcze Ciri ma, what? Ej, no bez przesady. Ciekawe jestem, którą kartę wygramy, czy Cirille, czy Geralta. Wydaje mi się, że Ciri zawsze wcześniej była w talii, także pewnie Ciri tutaj wygramy. Ale i tak spoko. Spoko as shit. Weźmy sobie tak. W takim razie. I rzucimy sobie Dijkstrę. Jak to fajnie czytali w audiobookach. Właśnie, jestem ciekawy, kiedy audiobook wyjdzie kolejny, bo miał wyjść i coś nie wyszedł. Wsparcie oblężnicze. Okej. Nie wiem, czy ja mu za dużo punktów nie dam tymi kartami, ale jolo. O, Yennefer jeszcze pojawiła tutaj fajnie. Nilfgaardzki łucznik. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na opis. Zawsze celuję w kolano. Haha. Taki smaczek mały. Właśnie, nawet w kartach do gwinta jest. Jeju, ale on ma dużo mocnych kart, wow. Nie powiem propsy, ale dobra, raczej to przegra, bo ja mam tutaj sporo więcej raczej zapasu punktowego niż on. Okej. Teraz jeszcze przywracamy. Przywracamy ciebie. Okej. Przywracamy sobie jeszcze chyba Detmolda, wydaje mi się. Tak jest, tak więc jeszcze Detmold. No i rzucamy tutaj. Okej. No i rzucamy na ostatni rząd. Okej. 134 punkty, ładnie. W miarę łatwo poszło. Nice. No, nie doceniłem cię, przyznaję. Cóż, za głupotę trzeba płacić. Moja karta należy do siebie. No i dziękuję bardzo. A Meo Kohor, no... Serio? Czemu mi nie dał jakiejś Cirilli albo czegoś? Byłoby dużo lepiej. Mamy noc. Zobaczmy zadania. Zaproszenie od Kairy, to by dobrze było zrobić. Sprawy rodzinne, porozmawiaj z baronem o Tamarze. Dobra, to jeszcze się wrócimy do niego. Pogadamy o Tamarze. To w sumie nie jest daleko, to weźmiemy konia. Już nie będę nadużywał tutaj systemu szybkiej podróży. Bo myślę, nie warto. Okej. Tak więc jedziemy. Mogę pochodnie wyciągnąć? Mogę, ale tak jeszcze mniej widzę w sumie niż tak, bo się kontrast zwiększa. I niezbyt to moje oczy dobrze znoszą. Ale patrzcie, jak to fajnie wygląda. Jakie te mody są zajebiste, jak tam fajne światło widać od czegoś, nawet nie wiem od czego. Po prostu jakieś takie coś przydrożne. Ludzie tu stoją. Zajebiste są te mody na ciemniejsze noce, bo to światło wtedy tak się wyróżnia i naprawdę widać, że tam jest cywilizacja czy coś. Także to jest naprawdę, naprawdę spoko. Tu widać kasztel, co ciekawe, w kasztelu nic się za bardzo nie świeci. O, teraz dopiero, wow. Się zrobiło jeszcze ciemniej, nie wiem dlaczego, przez chwilę, ale dobra, okej. Tam też mamy fajną łunę na niebie, też mi się zajebiście podoba. Musimy niestety objechać troszeczkę naokoło ten kasztel, bo wejście jest tylko oczywiście od jednej strony, bo to jest na jakiejś takiej wyspie. Mamy jakieś wisielców, co już nie jest zbytnio przyjemne, ale cóż. Dobra, tutaj skręcamy na prawo. Mamy też ludzi, którzy nie wiem czemu tutaj stoją i mokną, ale dobra. Chcą, nikt im nie zabroni. Nie wiem, czy oni tam się nie modlili przy jakiejś kapliczce, czy coś w tym stylu. Tutaj też chyba mamy jakieś stare przejście, ale nim nie za bardzo możemy przejść, bo tam jest most zerwany. Przynajmniej tak to wyglądało na minimapie. Dobra, zejdźmy sobie. No i idziemy w takim razie dalej. Biedni strażnicy muszą moknąć. Dobra, tutaj już możemy sobie wziąć pochodnie. W takim razie. Witamy we Wrońcach. No i chodźmy pogadajmy z baronem odnośnie tego. Tu w ogóle mamy też w sprawie jakiegoś zlecenia gościa. W sumie będzie można z nim zagadać później. Wydaje mi się, że to jest zlecenie Skrzekacz. Chociaż nie jestem pewien, ale tak coś kojarzę. Ale zanim tak to zlecenie zrobimy, to już się udamy do Kairy Metz, bo niedługo nam level na questy spadnie generalnie. Także tego. Chociaż nie wiem, czy też na równie zrobię questów głównych, a dopiero później pobocznych. Bo za poboczne jest mniej expa niż za główne, a główne jeżeli się przedawnią, bo tutaj mogło się przedawnić. Chociaż nie wiem, czy nie mam moda Always Full Exp, ale tego wam nie powiem, bo już nie pamiętam.
który po prostu zmienia to, że nie dostaje, bo jeżeli się wbije zbyt wysoki level i się weźmie za misję na zbyt niski level, no to się dostaje jeden punkt doświadczenia. Czyli dupa generalnie. Nie wiem, czemu taka decyzja została podjęta, że tak jest w domyślnej wersji. Właśnie nie wiem, czy ja tego nie zmieniłem przypadkiem modem, ale już niestety tego nie pamiętam, tak więc no cóż. W każdym razie chodźmy i pogadajmy tutaj z panem baronem i powiedzmy mu, co tam u Tamary, no i że ja raczej do niego wrócić nie chcę generalnie. Tak więc już pogadajmy z nim. No słucham, z czym przychodzisz? Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej! Bywaj. To się, żeśmy się pogadali normalnie? Wow. Dobra, luknijmy na zadania. Panie lasu, teraz to będziemy chyba robić. Zaproszenie od Kairy później. Następnie zlecenie pewnie tak, potwór z lasu też wypadałoby zrobić. Poszukiwania to na razie nie, na szczęście. Dobra. Także pójdziemy już mniej więcej w stronę tutaj. Właśnie pani lasu. Odszukaj wiedźmy z Bagien. Co my tu jeszcze mamy? Zaproszenie, ale to nie. Wyścigi mamy, fałszywe papiery. To też by dobre było. Partyjki to nie, ochotnik też nie. Sprawdź, czego potrzebujesz, szwagier sprzedawcy. To jest ta głupia misja. Byśmy mogli pogadać. Dobra, to wiecie co, pójdziemy pogadać do tego zlecenia, które się znajduje tutaj we Wrońcach. I jak to zrobimy, to myślę, ten odcinek po prostu zakończymy. Schody były tutaj, dobrze pamiętam. Tutaj było wyjście. Tak więc chodźmy z ziombelem, pogadajmy. Nie wiem, co on robi o tej porze na zewnątrz. W sumie nie jest aż tak późno. Nie popatrzyłem na zegarek w grze. Jest 21:36, tak więc jeszcze nie tak strasznie. Nie wiem, skąd my mamy taką dokładną godzinę, ale kto by się tym przejmował? Tak więc chodźmy do gościa, który się znajduje gdzieś tam na podgrodziu. On gdzieś tam stał po lewej stronie, przy której jest schad. Dobra, w sumie możemy wyłączyć tą pochodnię, nie jest nam potrzebna. Tutaj mamy jakieś tam takie lampy postawione, także strażników z pochodniami. Teraz tak, gdzie ten gościu był? Chodzę sobie chwilę na wiedźmińskich zmysłach i powinienem gościa gdzieś tutaj wyhaczyć. Chyba że już go tutaj nie ma i będę musiał przyjść rano. Bardzo możliwe, bo już się ludzie pochowali do domów. Dobra, to wiecie co? Przemedytujmy się tak trochę na środku drogi, ale to nic. Oni się tutaj niedługo powinni pojawić. Też poczekamy, aż się dzień zrobi oczywiście, bo czemu nie? Mamy 22, 23, północ, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. I się oczywiście musiała zrobić brzydka pogoda, bo czemu nie? Napijmy się wody. Zjedzmy chleba. I napijmy się jeszcze raz wody. Okej. No i chodźmy pogadajmy z gościem, już tutaj siedzi sobie, tak więc zobaczymy, czego od nas chce i się dowiemy nieco więcej o jakimś zleceniu. Witaj. No? Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. No dobra, ponegocjujmy tutaj troszeczkę. Nie wiem, ile? 285? Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. No i dobra, w sumie gładkie negocjacje, także spoko. Mogłem więcej zażądać, ale trudno. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec.
Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przygarnął. To dobrze, chociaż się młodym ktoś zajął. No dobra, tak jak mówiłem, to tylko tyle. Ja chciałem, jeśli chodzi o tego questa, nim się zajmiemy tam kiedyś indziej w przyszłości, jak już porobimy wszystkie inne fabularne rzeczy, bo zlecenia takie mocno fabularyzowane aż nie są. Chodzi o zabijanie potworów, tak naprawdę. Tak czy siak, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.